Serdecznie. Witam. Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim odcinku, w którym brutalnie Jackowi przerwałem, co prawda nie wiemy, kiedy to pójdzie, mamy ciągle 1 marca 2022, 12:12, żeby było śmiesznie. To jest taki program podsumowujący, no bo nasz czterolatek, naszemu czterolatkowi stuknęła setka i czas na drugą setkę. A więc tutaj jednak niewidzialnymi kubkami. Mówiłem, że czas zdrowie. Nie jest jednolity. Trzeba zrozumieć konstrukcję czasu. Tak, wasze zdrowie. Dzięki wam przetrwaliśmy te 4 lata naszej pracy. Jak widać, nie poszło na marne. Dziękujemy. Ja jestem zawsze wzruszony, jak spotykam ludzi, a miałem ostatnio możliwość na warsztatach zacząć w ogóle od tego, że przychodzi człowiek i po prostu szczerze dziękuję. Jeżeli spełniamy taką rolę, to jest to również też wasza zasługa, bo pozwoliliście nam przetrwać. Przy okazji oczywiście darczyńcom dziękujemy za wszelkie wpłaty, bo nam to pomaga oczywiście i nie bądźmy obłudni. A bywa różnie, jak wiecie, system nie lubi takich treści, co my promujemy, bo nie idziemy zgodnie z nurtem, analizujemy jakieś trudne sytuacje. A jednak jesteśmy, dalej płyniemy, dalej jesteśmy, dalej pokazujemy nasze twarze, dalej mówimy o trudnych sprawach. Te 4 lata kosztowało nas mnóstwo wysiłku, ale to nie tylko nas, bo nie możemy tutaj zapomnieć o tych, którzy uczestniczyli od początku, tak jak Wojtek Drewniak, przecież nieżyjący. No co, może mały rys? To może ty, bo mam ściągę. Bo masz ściągę, no. Nie, ja też pamiętam przecież, jak to było. O dziwo, w tym pokoju się wszystko zaczęło. Wszystko się tu zaczęło, tak. Właściwie nie, to spotkaliśmy się z Wojtkiem, ale to z Wojtkiem audycje już były, więc nie będziemy tutaj aż tak bardzo wracać. W trójkę się spotkaliśmy, była burza mózgów, stwierdziliśmy, że tak, coś trzeba zrobić. I od września do grudnia 2017 roku była ciężka praca, kiedy Wojtek nam pomachał z góry, zostaliśmy sami i w ciągu paru miesięcy pokazała się pewna formuła, gdzie z Januszem Sadzą Nieodżałowanym, z jego energią, pomysłami oraz z pomocą Mateusza, który nauczył nas tych techniki, przez kilka miesięcy ciężko pracowaliśmy, nagrywając mnóstwo rzeczy. Pojawiły się one, bo zaczęliśmy w ogóle w marcu właśnie 2018 roku. A to emisje. Nagrywać w marcu. Aha, nagrania. Po pół roku pierwsze próby się pojawiły, bo to był gdzieś tam koniec października 2018 i na dobrą sprawę do gdzieś tak lutego 2019 nikt nie wiedział o tym, że funkcjonujemy i gdy wymyśliliśmy formułę alternatywnego raju, czyli Roman Sukal i Artur Lalak, zaczęło się coś ruszać. Pierwsze twoje występy u Rafała pozwoliły nam VTV1, który... No właśnie, tutaj niezależnie od tego, co myślicie o... Bo różne słyszałem tam rzeczy, zawdzięczamy Rafałowi i studiu VTV1. Dobry start. I tego nie możemy tutaj nie powiedzieć po prostu. Po prostu ten chłopak nam pomógł i bardzo mu w tej chwili dziękujemy. Dzięki, Rafał. To był kawał dobrej i uczciwej pracy. No i z Rafałem cały czas, jak są telefony, to rozmawiamy, więc gdzieś te kontakty są. Co prawda idziemy każdy swoją ścieżką, więc mówię, każdy swoje ma i to bardzo dobrze, bo tak to powinno wyglądać. I ten taki prawdziwy, powiedziałbym, wzrost, zauważenie tego, że jesteśmy, to właśnie był ten alternatywny raj, gdzie w sumie trzy różne spojrzenia, w sumie one się aż tak bardzo nie zdeaktualizowały, bo każdy inaczej sobie widział tą rzeczywistość, pozwoliły na to, że dużo ludzi zaczęło nas oglądać i rzeczywiście to był taki strzał ilościowy i ten 2000, to już był 18 rok, 2000, nie, to już był 2019 rok. Tak. I
taką drugą, bardzo mocną, powiedziałbym, członem rakiety, który odpalił, to była kwestia właśnie pandemiozy. Bo wtedy, czyli co, musielibyśmy teraz podziękować Ministerstwu Zdrowia, no, albo Jacek, WHO. Twoje komentarze spowodowały, że rzeczywiście to się tak rozpędziło, że było bardzo, bardzo mocno. Ale to było niesione falą emocji. Tak. To nie było jakby zaplanowane przeze mnie. Po prostu, no tak wyszło. I myślę, że spełniłem jakieś oczekiwania na tamten okres. Tak, tylko wiesz, patrzę się na statystykę. Wyglądałoby na to wtedy, że my rzeczywiście już za parę miesięcy tutaj setka, druga, trzecia, czwarta, dlaczego pół litra byśmy obalili bardzo szybko, ale w kwietniu, chyba w kwietniu 2021 po, wydaje mi się, że w filmie z Łukaszem Szarskim włączono nam hamulec bezpieczeństwa, który spowodował, że rzeczywiście ten pociąg bardzo mocno zwolnił, jeśli chodzi o suby, o wyświetlenia. Jakoś zablokowano nam reklamy, które jednak w pewnym stopniu pozwalały nam na dużo większą swobodę funkcjonowania, ale 21 rok jakoś minął. Dotrwaliśmy do chwili obecnej, gdzie będziemy mieli za chwilę rocznicę demonetyzacji, czyli tego hamulca bezpieczeństwa, więc jak widzicie, tu należałoby się święto. Rok wytrzymaliśmy dzięki wam bez promocji YouTube'owej. Mhm. No i nieoczekiwanie, wiesz, no w ogóle tak ten niecały rok temu, jak zaczęliśmy się zastanawiać, to mówimy, no kurczę, wywalą nam ten kanał, no i teraz co, mamy podziękować YouTube'owi za to, że jakoś pozwalają nam te treści publikować? Wychodziłoby na to tak, że nawet wśród teoretycznych wrogów są przyjaciele. Albo sami sobie strzelają w stopę. Wiesz co, to nie jest tak dokładnie, że tylko jedna strona w tym Matrixie macza palce, tylko tam też jest wiele, dużo różnych dziwnych rzeczy i my, oceniając to jednokierunkowo, zapominamy o tym, że rozgrywka jest toczona na dużo wyższym poziomie niż to widać. Tak, bo zazwyczaj mamy mały dostęp do faktów, widzimy te najbliższe, nie widzimy dalszych, nie widzimy również późniejszych, więc no, nasze analizy, zresztą jak większość analiz, no, polega na precyzji danych, a my takich danych nie mamy jako ludzkość, gdzie się rozgrywają te rozgrywki energetyczne. Ja głęboko wierzę, dlatego zachowuję optymizm i tą wiarę właśnie w to, że wszystkie rozwiązania już są, a te, które są właściwe, znane są na wyższych poziomach naszej świadomości, a nie na tym. Dlatego nie promuję jakby rozwiązań bezpośrednio fizycznych, bo one są skuteczne na krótki czas, w małym interwale. Więc dzięki temu też dalej mam siłę prowadzić w ogóle to wszystko i mówić do ludzi, bo napędza mnie właśnie ten optymizm, napędza mnie to, że ja głęboko wierzę w to, że ludzkość jest nieśmiertelna i zna rozwiązanie. I na to czekam. Ja jestem po prostu otwarty i gotowy na to rozwiązanie. Wiesz co, w ogóle ten nasz kanał to jest moim zdaniem wyjątkowa sytuacja. No, nie będę tutaj się gloryfikował, ale uważam, że tak dwóch różnych ludzi przez 4 lata nie skłóciło się i dalej jakoś możemy na siebie patrzeć i nawet mamy całkiem niezły ubaw czasami z tych nagrań, bo jakoś jak jest w miarę luźno. No bądźmy szczerzy, jak to się mówi, mistrz i czeladnik, który gdzieś tam został wrzucony. Ach, zbytek łaski, nie, proszę cię. No nie, no Jacek, no powiem tak. Uważam, że naprawdę masz nieźle gadane i jeśli chodzi o takich mówców internetowych, no to ciebie się słucha naprawdę nieźle. Mi w czasie mojej pracy to mam luz, bo Jacek i język ma fajny, jak obrabiam go, to czasami godzinna audycja trwa 15 minut, bo wiem, że nie muszę wycinać jego, gdzie na siebie muszę zwracać uwagę, co jest bardzo pomocne w pracy, bo tak jak Państwo, znaczy jak zauważyliście, uczę się cały czas, jak zauważyliście, no staramy się
dużo treści przekazywać i tutaj jednak ten język jest istotny, więc to trzeba obrabiać, a nie, trochę poskarżę się na swoją pracę, że mało czytam, bo dużo przy komputerze pracuję, właściwie w ogóle rzuciłem czytanie od kilku lat, bo nie mam na to fizycznie czasu, a ta robota po drugiej stronie jest trochę nudna. Nie martw się, czytania już się nie rzuca, już się po prostu w ten nauk nie wpada. Taka jest moda, taki trend. Ja tyle czytałem, wiesz, brakuje mi tych książek. Ja wiem, mi też brakuje. Cała sterta leży do przeczytania. No, tamta jeszcze po Wojtku biblioteczka do przeczytania. A teraz będziemy się szykować jeszcze do recenzji paru książek w najbliższych tygodniach, miesiącach, więc też czekają na przeczytanie. Jakie przeczytam, po prostu to takie recenzje wam zrobimy, przedstawimy. Te nasze relacje, myślę, że dla wielu też powinny być pewną lekcją, bo jeśli jest ta część wspólna i ona jest w miarę silna i stabilna, to nawet różne poglądy ludzi, różnych poglądów można razem w zespole po prostu zestawić i osiągnąć pewien efekt, dlatego że to jest kwestia poszukania tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli, prawda? Co zalecamy regularnie w naszych programach. Mhm. Pamiętasz to hasło? Nie wierzcie nam, sprawdźcie sami. Oczywiście. I tak jak ktoś może powiedzieć, właściwie macie prawo powiedzieć, kurczę, sakal, tyle pierdół opowiadałeś, no opowiadałeś głupot, ale my jesteśmy ludźmi, mamy prawo do tego, żeby szukać, mamy prawo, tak jak to Roman Nacht mówił, nastawiać drugi policzek, czyli zmieniać kierunek marszu, którym idziemy, i ta nasza droga do celu może czasami nawet być, możemy zawracać, poddajemy się emocjom, jesteśmy ludźmi i to jest takie prawo. Nikt tutaj nie zgrywa jakiegoś guru, mistrza, który będzie wam tłumaczył, to jest tylko jedna droga, podążaj za mną, nie ma innej. Właśnie, że jest inna, jest każda indywidualna, a wy, dzięki swojej mądrości, wy oddzielacie ziarna od plew i też robicie tą część wspólną. Tu trochę, tu trochę, tu trochę, i racja każdego z naszego widza jest jego prawem, jest jego potencjałem, jego możliwością, bo nie ma jednej prawdy. Każdy ma swoją. Co więcej, my z tego punktu widzenia, w którym identyfikujemy się jako istota oddzielna, mamy tylko pewien zakres prawdy do odkrycia. Moment, kiedy byśmy chcieli być prawdą, to znaczy odkryć prawdę tą uniwersalną, nawet nie moglibyśmy jej indywidualnie odkryć, przeglądnąć, bo my byśmy zostali wcieleni w tą prawdę, stalibyśmy się prawdą, a to jest zupełnie inna jakość odbioru, być wewnątrz prawdy, a dążyć do prawdy. No i jak już jesteśmy przy dążeniu, mówisz o tych ścieżkach, oczywiście nie ma jednej ścieżki, nigdy nie było zresztą, jest jeden cel, natomiast ścieżka jest o tyle ważniejsza od celu, że wyznacza kierunek i gotowość na osiągnięcie tego, a ta gotowość jest kluczem do przekonań i wiary, która otwiera rozwiązania spoza horyzontu, w którym my dokonujemy obserwacji. To jest bardzo ważne, żebyśmy to robili, żebyśmy szli w tym kierunku. No i oczywiście to, co często powtarzamy, po owocach poznajemy również i nasze rozwiązania, wybory i działania, żeby robić jak najmniej szkody w tym wszystkim. A cel, jeżeli on ma być osiągnięty, to jeżeli wierzymy w tą siłę stwórczą tego naszego Ojca, z którego wszyscy pochodzimy, to on i tak go zna i tak wie, jak go osiągnąć, więc nie martwcie się. Porzućcie strach. Wiesz co, ważne jeszcze jest to, co ja, obserwując tak zwany ruch alternatywny, zauważam. Pamiętasz taką piosenkę Perfektu, chcemy być sobą? No, a ktoż jej nie zna z naszego rocznika? Z naszej półki właściwie. No tak, bo my już pomału, ledwo. No ja to tak ledwo. Co? Nie, no dzisiaj, ale dzisiaj się wszedłeś tutaj o własnych siłach, nie musiałem cię wnosić, więc to jest nieprawda, że z Jackiem jest aż tak źle. Odpocząłem przez te 25 kilometrów jazdy. Wróćmy do tego, chcemy być sobą. Tak zwana polska alternatywa, z mojej perspektywy,
może nie będę wchodził w szczegóły, ale ludzi, którzy tak naprawdę są sobą, czyli mówią to, co mówią, żyją według tego, co mówią i w każdej chwili mogą stanąć przed lustrem, nie udając kogoś innego, to aż tak dużo ich nie ma. Oczywiście nie będziemy... Fajnie, że są w ogóle tacy, ale rzeczywiście to... nie ma dużo. No, to też jest filtr dla was, żebyście uważali i znowu, jak jest w Polsce tych kilkadziesiąt milionów ludzi, myślę, że i za granicą trochę tych słuchaczy, tak samo tych Polaków jest, ludzi na świecie. I słuchawek. Słuchawki szczególnie. Słuchawki są najlepsze. To... No i tutaj szacun dla wszystkich słuchawek i widzek. Widzek? Towarzyszek i towarówek. Aha. Szanowne dziewczyny, kobiety? Ta siła, której nam brakuje i do której dostępu nie mamy od tysięcy lat, jak widać, się budzi. Czyli ta siła kobieca. My sobie tu żartujemy, słuchawki, towarówki i tak dalej, widzki. To tylko kwestia żartów. Miejcie to jednak poczucie humoru, ale to jest bardzo ważna, kluczowa siła, która wymaga osobnego omówienia z punktu widzenia patriarchatu. Dlaczego ten patriarchat jest obecny na Ziemi tyle tysięcy lat i dlaczego nas niszczy, wręcz demontuje? I dlaczego teraz następuje to odbicie, kompensacja braku, czy właściwie frustracji tej potrzeby energii żeńskiej, więc dla nas ta część publiczności naszej jest niezwykle ważna. Sokal się jak zwykle zagalopował i wchodzi w wątek poboczny, ale ja sobie zapisałem patriarchat według Jacka Sokala i pocisnę ci w ten temat. Dobra. I zrobimy sobie taki odcinek. Zróbmy to, bo to jest naprawdę warte. Ja wiem, że Marek Taran mnie wyręcza w bardzo dużej części, bo posiada ogromną wiedzę na ten temat, ale chciałbym to przedstawić z mojego punktu widzenia. Ciekawe, czy to się pokryje. Więc jeśli chodzi o was, kobitki, to ja mam taką fajną kobitkę u siebie w domu i powiem tak, my nie mamy pilota, to wy macie pilota i naprawdę ten czas też według Jacka, a szczególnie moich obserwacji, jest czasem, że bez tego, co wy zrobicie, jak pokierujecie tym światem, to my faceci będziemy dalej błądzić. Ale to wróćmy do tego bycia sobą, bo chciałbym też ten wątek jakby zamknąć. Uważnie obserwujcie, patrzcie się na nas, co robimy, jak robimy, na tych innych, nawet na tych onych, bo słowa często gęsto łatwo wylatują. Sami wielokrotnie byliśmy, nawet cierpieliśmy za efekty tych rzuconych na wiatr słów, bo czasami się zdarzają błędy i tyle, ale generalnie jeśli chodzi o to życie, żyjmy według tego, żyjmy tym, co mówimy, co czujemy, żeby nie było w naszych osobowościach kilku ludzi. Jeden na taką okoliczność, drugi na inną okoliczność. Nie wstydźmy się swoich problemów, przywar. Szukajmy właśnie tych takich rzeczy, które mamy. Tego geniusza, jakby to Bogdan Oś powiedział, który tkwi w każdym z nas. Dla mnie ten geniusz to jest właśnie ta miłość do siebie, kiedy czujemy się wartościowi, wiemy, że mamy tą moc twórczą i robimy to, co nam po prostu dano tutaj, jako ten taki wyjątkowy dar, bo każdy z nas go ma po prostu. I to by była fajna puenta właściwie. Życzymy sobie kolejnych... Setek? Tak, bo w ogóle skąd ta setka? To nie, że my jakoś tam namiętnie, bo nas podejrzewają, wyobraź sobie o to, że my... to zajmujemy? Tak. Naprawdę? A to nigdy nam się nie zdarzyło. Nigdy. Nigdy? Nigdy. Nie piłeś kiedyś ze mną? Ja z tobą nie. Wiesz co? Mam 54, a za chwilę 5 lat. I od 19 roku życia nie piłem alkoholu? No ja się nie mogę pochwalić niestety tym wynikiem. Mówiąc uczciwie. Ale my żeśmy naprawdę nigdy nie pili. Przed kamerą w sensie, ani przed, ani nawet po.
Przepraszam bardzo, ale kawę cały czas w sensie złapiesz. Alkoholu, nawet lekkiego. Przecież ale wiesz co, kilka razy nalewkę wypiłem. O ja kłamca. No, to tam powiedzmy jest w granicach dyspensy. Ale generalnie te wirtualne szklanki wznosimy, czy tam kieliszki i naprawdę... No bo ta setka mieliśmy wytłumaczyć. Ta setka to jest te 100 tysięcy... Subskrypcji. Tak, które nam ostatnio dość dynamicznie zabierają, a one dochodzą dzięki waszej oglądalności. Czyli krótko mówiąc, do drugiej setki dochodzimy razem z wami. Otóż to. Więc teraz nam brakuje tam około 300. Więc nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Nie wiadomo, kiedy to pójdzie, ale tak czy siak pewnie dobijemy do tego, jak dobrze będzie rozpropagowana ta treść któregokolwiek z programów, zwłaszcza społecznościowe portale. Jeżeli zostanie wrzucony link, to później te subskrypcje dobijają. Ewentualne podejrzenia, że nam to przynosi jakieś pieniądze, są nieuzasadnione, bo nie przynosi. Nam chodzi o propagację tych wiadomości. Od kiedy zabrano nam pieniądze z reklam, nie wyświetlamy ich wam. Dzięki temu mamy nadzieję też, że lepiej wam się to ogląda. Chodzi nam o to, że my naprawdę jesteśmy głęboko przekonani i wierzymy w to, co robimy. Jeżeli to komuś pomaga, jeżeli uważacie, że komuś pomoże, to dajcie im możliwość posłuchania. I każdy, kto zaczyna słuchać nasz program, musi pamiętać jednak o tym, że jego można w trakcie wyłączyć, jeżeli komuś nie pasuje nasze zachowanie, nasz wygląd, bo też jest czasami krytykowany, to może przełączyć przecież kanał na Cartoon Network, na TVN, albo włączyć sobie film. Ja też czasami tak robię, jak mnie coś męczy, wolę się pójść chwilkę dać odpoczynku albo zdobyć jakiś efekt estetyczny, wyjść na spacer, nie wiem, popatrzeć na ładny budynek. Różne są sposoby, niekoniecznie trzeba nas oglądać, ale jeżeli komuś przynosi nasza treść jakąś wartość, coś nowego wnosi, nowe rozmyślenie, czy zmianę myślenia, czy zmianę trybu postępowania, czy powstrzyma od błędu, no to właśnie nam o to chodziło. Dlatego zależy też nam na tej propagacji. Na szczęście Jacek ma taki bardzo fajny radiowy głos i jako słuchowisko takie może do łóżka nawet, warto go posłuchać, bo wiele takich komentarzy przeczytałem, więc na pewno tu jest ta właśnie nasza moc. W ogóle muszę podziękować jednemu z komentujących w 2019 roku pod serią medytacji, które dla was ułożyłem i dalej są aktualne. Trzeba tylko po prostu otworzyć ten blog, jak te playlistę, tak? Medytacje i one dalej są aktualne. Właściwie jeszcze bardziej się zaktualizowały. One są ułożone w takiej kolejności, którą ja zaplanowałem i ona jest sensowna, więc proponuję tą kolejność zachować. W każdym razie jeden z komentujących napisał i za to bardzo dziękuję. Ten facet może czytać instrukcję obsługi odkurzacza i też będzie medytacja. Dziękuję wam przy okazji naszego święta za to, że doceniacie nie tylko to, co robię, ale moje wyposażenie. Natomiast dziękczynność należy się chyba opatrzności, jakkolwiek by ją nie nazwać. Ja po prostu tak zostałem wyposażony. Uważam, że grzechem by było tego nie wykorzystać. Cóż, nie będziemy analizować wyposażenia... Dalszej dalej już nie. Ta analiza podlega jakby innej weryfikacji, zdecydowanie węższej. Zdecydowanie uważam, że jako facet nie powinien weryfikować tych przymiotów. Przymiotów. Wracając jeszcze do najważniejszej kwestii, mianowicie do tych 100 tysięcy łaskawców, którzy zwrócili na nas uwagę. Jakoś zwrócili. Pewno ich jest więcej tam, bo to jest taka fluktuacja. Tylu w tej chwili na liczniku mamy, czy to jest prawda, czy nieprawda, mało istotne, ale jak ktoś mówi, każda okazja do skonsumowania kolejnej setki jest dobrą okazją. Chociaż życie zaczyna się dopiero po 50.
a to już, to już będą 2,50. A po dwóch staje się całkiem znośne. No właśnie no, to mówię. To już są 2,50, czyli całkiem, no każda na jednego. No i tutaj widzisz, rozkłada się to, więc i szkodliwość będzie rozłożona, weźmiesz część na siebie. No to mamy po 50. Ja mam 52, ty 54, więc leciutko już przekraczamy. Już za chwilę będzie piąteczka na karku. No. Czyli jeszcze raz, dziękujemy wam bardzo. Bardzo wam dziękujemy, tak. Dziękuję za to, że wytrzymujecie moją twarz, fizjonomię i moje głupoty, które czasami gadam bez sensu. No i przestań już się usprawiedliwiać. Teraz bardzo się wyrobiłeś w ostatnich latach i ludzie to zauważają. Tak, zauważają, chwalą cię. To jest jedna rzecz. Dziękujemy za to wsparcie finansowe, bo nie ukrywam, że dużo czasu musimy poświęcić na to. Ja dzięki waszym wpłatom bardzo dużo zrobiłem na tej mojej słynnej budowie, która już za chwilę będzie widoczna, bo myślę, że ten maj, najpóźniej czerwiec, to pierwsze nasze spotkanie zrobimy. Bo idzie cały czas do przodu. W międzyczasie myślę, że będziemy musieli coś stworzyć, przynajmniej ja osobiście, jakąś taką drugą albo trzecią nogę, bo Jacek Sokal ma swój kanał, co prawda tam chyba, nie wiem, czy... Nic się nie dzieje na razie, tylko te archiwalne rzeczy są przechowywane. Ale on sobie jest. Ja w związku z tym, że za chwilkę w tej naszej wiosce będziemy robić dużo takich zajęć praktycznych, planuję stworzyć taki kolejny subkanał, który będzie się zajmował typowo takimi zielarskimi rzeczami, bo bądźmy szczerzy, WDW bardziej jest nośnikiem informacji, a ta grupa, która szuka jak tam ziół, nie ziół, tych rzeczy jest stosunkowo znikoma. Niszowa. No. Niszowa, więc myślę, że logicznym byłoby stworzenie, tym bardziej, że tam wejdziemy w taką mocną praktykę i tam będą zajęcia znowu niszowe, bo będą dotyczyły ludzi, którzy po prostu chcą coś konkretnego zrobić, a jednak warstwa informacyjna w tej chwili przeważa i taka jest struktura po prostu was, widzów, słuchaczy i te tematy tłumaczące, troszeczkę sensacyjne, łączące wątki, pokazujące jak ten świat jest skonstruowany, cieszą się dużo większym powodzeniem, a jednak no, ta niszowość czasami nie pozwala nam na to, żebyśmy po prostu rozwinęli skrzydła, dlatego że staramy się rozbijać tą naszą jakby narrację na to, żeby był taki przekładaniec. Jacek coś, Jacek coś, Jacek coś, więc tych cośów takich, powiedział, bardziej praktycznych chyba wrzucimy sobie na ten drugi kanał, to będzie chyba bardziej logiczne, a pozwoli, nie ukrywam, tak samo dotrzeć do innych ludzi, którzy słuchają czasami naszych wypocin, mówią, kuźwa, co za oszołomy, co oni tutaj za głupoty opowiadają, jakie teorie spiskowe, jakie NWO, jakie świadomości, jakie dusze. Jest wiele takich tematów, które ludziom z Matrixa wydają się szaleństwem, a życie pokazało wyraźnie, że coraz więcej teorii spiskowych staje się faktem i rzeczy niewidzialne stają się widzialne i to, co było nie do oceny, nie do wyłapania, już powoli jest potwierdzane przez nawet badania naukowe. Kurtyna spada. To, co było zapowiedziane, my też żeśmy o tym mówili, więc czekamy, aż się odsłoni całkowicie. Cała prawda wyjdzie. I jak ściągniemy to piękne opakowanie, to cóż ujrzymy? Zobaczymy. Bądźmy gotowi na wszystko. Dziękujemy za uwagę i jeszcze raz wasze zdrowie. Wirtualne. Dziękuję.